końca świata mówi dla Państwa Maciej Makowski. Dziś będziemy świadkami niezwykłego wydarzenia o randze większej niż koniec świata. Dla nas, wszystkich Polaków, to wielka duma. Ten imponujący pomnik to hołd złożony dla nas wszystkich. Bardzo nas cieszy, że wybrano nasz skromny koniec świata na miejsce takiego międzynarodowego końca świata. Zapraszam! Podziwiajcie! Fajny, świecący, futurystyczny, no w moim stylu powiedziałbym. Nie podoba mi się ten, to coś. Interesujące. Ja tam się na sztuce jakoś super nie znam, ale... Ładny też. Stoimy nie tylko przed tym pomnikiem w końcu świata, ale stoimy w obliczu prawdziwego końca świata. Asteroida jakby uderzyła w Ziemię, no to jest taka, no, że powiem, trochę lipa. W sumie ja się nie cieszę z tego końca świata, dzieci myślą, że to trochę atrakcja. Nie przyjmuję się. To samo. A czy czuje pan potrzebę, żeby nastąpił koniec świata? Zależy kiedy. No dzisiaj na przykład była ta potrzeba bardziej chyba. Z jednej strony się cieszymy, bo 3 zagrożenia w szkole z matematyki, polskiego, chemii. W moim przypadku i żony, no to rozwiąże sporo problemów, których nie mogliśmy rozwiązać. Myślałam, żeby może porobić jakieś zapasy, jakieś, nie wiem, mrożonki. No ale jak będzie koniec, no to i tak się chyba zmarnuje, więc nie ma sensu, nie? Ten pomnik upamiętni ludzkość, jej dokonania, jej spokój ducha w obliczu licznych katastrof i zagrożeń. Upamiętni ludzki optymizm, który pozwala cieszyć się nam każdą chwilą, aż do końca świata.